Na pewno często zastanawiacie się nad tym, jak funkcjonuje Ziemia. Jesteście ciekawi, jak żyją rośliny i zwierzęta. Zastanawiacie się także, w jaki sposób można je obserwować, badać, poznawać. Dzisiaj pokażę Wam najprostsze sposoby prowadzenia bezpośrednich obserwacji otaczającej nas przyrody. Zapraszam na wirtualny spacer nad rzekę. Czy widzicie, jak płynie woda w rzece? Po czym można poznać, że woda płynie? Spójrzcie, jaki ma kolor. Jak sądzicie, dlaczego właśnie taki? Otóż kolor wody zależy od środowiska przyrodniczego terenów otaczających rzekę oraz świadczy o jakości wody. Inny kolor ma woda w rzekach górskich, a inny w nizinnych. Natomiast ruch wody jest widoczny dzięki układowi roślin wodnych. Ich liście poddają się nurtowi rzecznemu i układają zgodnie z nim. Widzicie, jak dużo informacji można zebrać przebywając nad rzeką? A co można zaobserwować podczas spaceru nad rzeką o innej porze roku? Zapraszam Was ponownie nad wodę, ale tym razem w jesiennej scenerii. Zobaczcie, woda płynie jak poprzednio i nie widzimy w niej większych zmian. Ale rozejrzyjcie się dookoła. Co zauważyliście? Rośliny przybierają jesienne barwy i szykują się do zimy. O! Tam w górze widać klucz odlatujących ptaków to nieodzowny element zmian zachodzących w przyrodzie, które powtarzają się co roku. Jak sądzicie, czy otoczenie rzeki w zimie wygląda tak samo jak jesienią, czy inaczej? Wybierzmy się na zimowy spacer. Ciekawe, co tam zaobserwujemy. Spójrzcie, czy znacie to miejsce? Ależ się tutaj zmieniło. Na naszej rzece jest teraz lód, a na brzegach warstwa śniegu, pokrywającego roślinność, która wydaje się być uśpiona. Brr, zimno mi, wracam do swojego ciepłego laboratorium. Zauważyliście zmiany, jakie zachodziły w przyrodzie? Czy domyślacie się, co będzie dalej? Oczywiście, znowu zapraszam Was nad rzekę, gdzie właśnie zawitała wiosna. O, jaką ciepłą mamy wiosnę! To dzięki słońcu. Życie w rzece powróciło. Roślinność wokoło znów się zazieleniła i zaprasza do kolejnych wędrówek. Pójdziecie razem ze mną? Nasza wycieczka dobiegła końca. O czym się przekonaliście? Jak zmieniała się przyroda w otoczeniu rzeki? Opiszcie teraz te zmiany.